Sportowy Kwiecień w Szczecinku od lat kojarzony jest niezmiennie z biegiem Mosińskiego i między innymi na temat tej imprezy porozmawiamy dzisiaj z Szymonem Bibikiem, dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witam. Witam, dzień dobry. Państwa z kolei witam w szczecińskim programie samorządowym. Panie dyrektorze, po wielu zawirowaniach wracamy do pierwotnego terminu biegu Mosińskiego. Dokładnie. Zawirowania trwały 2 lata, zaczęły się w 2020 roku z powodu pandemii. Wówczas bieg się nie odbył. Rok później udało się go zrealizować w okrojonej formie w sierpniu. W okrojonej formie mam na myśli tylko bieg główny na 10 km. A teraz w związku z tym, że te obostrzenia zostały złagodzone, wracamy do starej daty, czyli ostatnia niedziela kwietnia i do pełnej formuły, czyli biegi młodzieżowe od godziny 9, bieg dzieci z rodzicami o godzinie 12 i o godzinie 13 bieg główny na 10 km. Aktualnie jesteśmy po zamknięciu listy zgłoszeń. Ile osób na niej widnieje? Jest 420 opłaconych biegaczy, zapisanych 470. Mamy limit na 500 osób, więc ostatnie dosłownie miejsca. Jeśli ktoś przegapił zapisy, a zadzwoni do OSIR-u, jesteśmy w stanie jeszcze gdzieś na bieg go zapisać. Natomiast no to już rzeczywiście ten limit powoli wypełniamy. Ale śmiało można zapisywać się na biegi młodzieżowe, biegi rodziców z dziećmi, do czego zachęcam, bo wiele atrakcyjnych nagród w losowaniach, sprzęt elektroniczny wysokiej klasy, PlayStation, subwoofery. Dla każdego uczestnika biegu dzieci z rodzicami maskotka i również losowania i tak samo przy biegu głównym, więc tych nagród jest naprawdę dużo. A taka nowość, którą chcieliśmy zaproponować dla wszystkich, to jest koncert lokalnych zespołów Duofix, Kokobongo, Amnestia o godzinie 15 na terenie stadionu głównego. Taki koncert już po dekoracjach wszystkich się odbędzie przez 2 godziny, będzie gastronomia i myślę, że to tak wypełni ofertę, bo zawsze wszyscy rozchodzili się po dekoracjach, a teraz będzie powód, żeby jeszcze troszkę dłużej na stadionie zostać i odpocząć po biegu. Nowością w tym roku też było to, że sami biegacze mogli w internetowym głosowaniu wybrać koszulkę. No tak, zawsze jakoś narzucaliśmy projekt, natomiast w tym roku grafik nam zaproponował trzy projekty i my w wewnętrznej dyskusji już sami nie widzieliśmy, każdy miał inne zdanie na ten temat i no i padł pomysł, żeby rzeczywiście poddać to pod głosowanie biegaczy i to był też strzał w dziesiątkę, wiele osób gdzieś tam wzięło udział w głosowaniu i tak samo wśród biegaczy zdania podzielone były. Podobnie głosy się rozkładały, ale gdzieś rzutem na taśmę ta zielona koszulka wygrała i tak i cały motyw mamy zielony, bo i zielone medale, i zielone kominy w pakietach startowych. No te pakiety również bogate w tym roku, także powinno być naprawdę ciekawie, miło i sympatycznie dla tego lokalnego środowiska i nie tylko lokalnego, bo jak zwykle biegacze z Polski, a także z Europy pojawią się na starcie. To jeszcze w kwestii biegu ostatnia kwestia. Czy trasa ulega zmianie? Nie, tu w zasadzie historycznie rzecz biorąc, no to tylko raz mieliśmy kilka lat temu zmianę podczas remontu Placu Wolności. Od momentu, kiedy plac został wyremontowany, biegniemy tutaj ulicą Piłsudskiego, Wyszyńskiego, wcześniej Warcisława IV, zbiegamy na Plac Wolności, ulica Jasna, Ordona i ta ostatnia prosta na Mickiewicza. Kończymy po 2 okrążeniach na płycie Stadionu Miejskiego. OSIR to nie tylko sportowe imprezy, to także infrastruktura, między innymi wyciąg, czyli nasza wizytówka. Jak będzie z działalnością tegoż obiektu w tym roku? Tak, wyciąg, taki najważniejszy obiekt turystyczno-rekreacyjny, o którego no, utrzymanie dbamy co roku i w zeszłym roku pojawiła się taka dosyć istotna techniczna kwestia wymiany lin odciągowych. Tych lin jest 10, z czego 7 jest zakotwiczonych pod wodą i tutaj koniecznie było wynajęcie nurków z lokalnego klubu Murena. Oni doskonale sobie z tym zadaniem przy 6 linach poradzili, natomiast 7. lina, no tu pojawił się problem, o którym wiedzieliśmy rok temu. Ona jest na głębokości 9 metrów, zaczyna się dno. W zeszłym roku Murena dokopała się na 2 metry, nie było widać tego zaczepu, więc zamówiliśmy specjalną pompę i przy użyciu tej pompy na początku kwietnia Murena dotarła do głębokości 4 metrów i dalej tego zaczepu nie widać. I tu pojawia już się ryzyko, żeby nurek gdzieś
wzdłuż tej liny zagrzebywał się na taką głębokość mule, to już potrzeba trochę innej koncepcji. My w tej chwili tworzymy tą koncepcję we współpracy z Franciszkiem Szurką ze Słowacji, który był przy budowie wyciągu. On ma taki pomysł, żeby stworzyć taką rurę sześciometrową, którą gdzieś wzdłuż liny wbijemy w dno. Tam będzie musiał się nurek zagrzebać i dotrzeć do tego zaczepu. No ale zamówienie tej rury, stworzenie tej koncepcji troszkę nam zajmie, więc myślę, że rozpoczniemy pracę po majówce i ten maj sobie przeznaczymy na to, żeby te prace wykonać, dokończyć, żeby odebrać ten wyciąg po to, by od czerwca ruszył. Tak? No, musimy to zrobić z większym, mniejszym bólem. No, sytuacja jest trudna i skomplikowana, ale alternatywą jest budowanie kolejnego odciągu, ale to już by powodowało jakby zmiany projektowe i przeprojektowanie całego wyciągu, a tego na pewno chcemy uniknąć. No, więc w maj spędzamy pod wodą, kombinujemy, wymieniamy, nie mamy innego wyjścia po to, żeby ten wyciąg już był na sezon gotowy. Mieszkamy nad dużym jeziorem, jak jezioro to pomosty, a również i pomosty są niejako pod zarządem OSIR-ów. W tej materii również sporo się dzieje. No tak, to jakoś na przestrzeni ostatnich kilku lat decyzją władz miejskich te wszystkie pomosty, bo część miał szlot, część komunikacja miejska, one były gdzieś tak rozdrobnione, wszystko tam sukcesywnie trafia do OSIR-u. No i po ocenach stanu technicznego dochodzimy do wniosku, że te pomosty wymagają takich gruntownych remontów. Zaczęło się od pomostu przy wyciągu. Remontowany był pomost centrum, remontowany był pomost przy Mysiej Wyspie, zbudowane zostały przy Świątkach i w Trzesiece, a teraz taki ostatni pomost, który jeszcze remontu się nie doczekał, to był pomost przy wieży Bismarka. My na przełomie roku znaleźliśmy wykonawcę, w tej chwili do końca kwietnia ten wykonawca zgodnie z umową powinien dokonać wymiany odeskowania. No, pomost już został rozebrany, czekamy aż zacznie montować nowe deski. I tutaj również myślę, że w maju już będziemy mieli ten pomost odtworzony do stanu, jakim był pierwotnie. To na zakończenie naszej rozmowy pytanie półprywatne. Jest Pan zdziwiony odpadnięciem Bayernu z Ligi Mistrzów? Czy zdziwiony? No tak, śledziłem jednym okiem to spotkanie i wydawało się, że przy wyniku 1-0 gdzieś zostanie to ten wynik utrzymany co najmniej do dogrywki, ale widać ta jedna kontra Villarrealu spowodowała, że Bayern żegna się z Ligą Mistrzów. No, poniekąd pewnie szkoda z naszego punktu widzenia, no bo każdy dziś Lewandowskiemu życzy jak najlepiej, a przez to, że odpadli, pewnie znowu musi się pożegnać z marzeniami o złotej piłce. No trudno, może pocieszy się na mundialu z reprezentacją pod koniec roku. I tym optymistycznym akcentem, miejmy nadzieję, zakończymy dzisiejszą rozmowę, za którą bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwu z kolei dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.